wami dziś będę przygotowywała obiad z rzeczy, które kupił Kubuś. Dzisiaj jako głównego pomocnika zatrudniliśmy Kubusia, on będzie pomagał gotować, a kto nie zje tego pysznego obiadu na koniec, ten dostanie karę. Zostańcie z nami. My już przed Biedronką idziemy właśnie robić zakupy. Kubuś wybiera 6 produktów, z których razem z Amelką ugotują obiad. Czy mu się uda? Sami zobaczcie. Limuzyna Kubusia. Prosimy pana bardzo. Jesteś gotowy? Tak. Do woreczka? Okej, wystarczy. Jedziemy dalej. Tak. To mów, teraz? Mów, jakie zakupy? Banany. A banany, tak? Chcesz banany? Dobra, muszą być banany. Ile? To pokaż paluszkami. Pokaż paluszkami, ile bananów. Gdzie banany? Oto! Brawo! A ile chcesz tych bananów? 3. 3 aż? Tak. Może 4? Nie, 3. Trzymaj, włożysz w woreczek. Tak. Ach. Duzim. Mamy. Duzia. Super. Kubuś, idziemy powoli. Co Kubuś wybiera? Co Kubuś by chciał na obiad? Oto. Kluseczki, które? O takie? To proszę brać. 3. produkt już mamy, brawo! No ciekawe, co zrobimy z kluskami, jabłkami i bananami. To będzie dziwne, co? Makaron na słodko, całkiem dobrze kombinuje. To co jeszcze Kubusiu weźmiemy? Dobra, idziemy dalej. Co Kubuś wymyśla? Chyba. Co? Majonez. Majonez? Chcesz majonez? Tak. Dobra, bierzemy. No dobrze, ale majonez z bananem nie jest najlepszy. A poza tym winiary jest lepszy, jeżeli chcesz wiedzieć. Tata. To nie chcesz winiary? A to tata. O tutaj tato każe wkładać. O tutaj mam włożyć? Tak, idziemy dalej. No ciekawe, jak będą smakowały banany z majonezem. Baba! Turo. Szybko. To bierz. Który dżemik? A ten. No to schowaj, dżem. Dżemik, chowa mama. Gdzie pooglądamy? O, ananaska? Tak. To weź. No nie. To już 5. To już 6 chyba. 6? 1. No 1 ananasek. 1 ananasek, ale to już chyba wszystkie produkty. Czy damy mu jeszcze 2 gratis? Dobra. Lody, bułeczki, co tam Kubuś chce? Myśli. Lody. Chcesz lody? Tak. Te? Te. Tak? Czy te? To. Pokaż paluszkiem. Czy takie? Pokaż palusz. O te? Tak. Wąchamy? No, ładnie, ładnie. Karmelowe, tak? Pycha, ładnie. Dobra, wkładam. Jeszcze ostatni produkt, Kubusiu, tak? Jeszcze coś idziemy. Będzie ciężko połączyć lody z majonezem, ale może się uda. Oto! Wow, ucieka! O, to chcesz? To? Dobra, koniec zakupów. Kubuś zrobił wszystkie zakupy. Kubusiu, zrobiłeś wszystkie zakupy? Tak, musimy wszystko obwąchać. Pokaż, ale ładnie pachnie mrożonką. Zobaczymy, ile wyjdzie obiad Kubusia. Ciocie oto. Lizaka? Ciocie oto, mama. Co chcesz? Oto. Lizak, to tatę poproś. Oto, tato. Dobra. Dobrze, to najpierw, najpierw banany, a później Lizaka. Mężu, trzeba zapłacić. 55 zł. Kubusz, ty mnie puścisz z torbami. Gdzie? No gdzie? Pójdzie z torbami gdzieś. Masz Lizaka. Cieszysz się? Jak pachnie? Brum, 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 brum. Pierwszy etap za nami. Zrobiliśmy zakupy, znaczy Kubuś wybrał produkty, z których teraz będzie razem z Amelką gotował nam obiadek. Zobaczymy, czy wyjdzie. Ten majonez, nie wiem, jak pasuje do tego wszystkiego. Ami. Już Ami czeka na nas w kuchni przygotowana. I zaczynamy gotowanie. O, o. Piesek. Ale wielki. Kubuś, popatrz, jaki wielki piesek. Mama aż się przestraszyła. Duzi, duzi. Duzi. Duzi? Tak. Jesteś gotowy dzisiaj do nagrywek? Tak. I będziesz pomagał w gotowaniu? Tak. Ale powiem ci, dzisiaj ciężka sprawa.
bo musicie zrobić obiad dla całej rodzinki z tych rzeczy, które kupiłeś w sklepie. O to! To z lizaka może sobie odpuścimy. Nie! Czyli będzie obiad z lizakiem. Nie, nie, to ja. Cześć widzowie! Nie. Zostawcie słupka. Teraz rzucę. A rączki umyte do gotowania? Pokaż. Nie, całe w lizaku! No nie wiem. Daj lizaka mamie, mama zje. Am. Dawaj lizaka zjem. To ja! Ja trochę. Nie ja. Ja trochę. Nie dasz mamusi? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę gotowała rzeczy, które kupił Kubuś. Kubuś, co wybrałeś? Dżem. Wybrałeś? Tak. Dżem. To też. O to też. Awokado nie wybrałeś. Ej, nie je się awokado nie? Tak. No, poproszę o pierwszy produkt. Ta-da! Okej. Okay. Od razu dam drugi, żeby miała z czym miksować. Co będzie drugim produktem, Kubuś? Okej, okay, makaron z jabłkiem brzmi dobrze. Dobra. Mamy jakąś podstawę, ale ty na... To moje jabłka, halo. Ej, ty odda moje jabłka, odda moje jabłka. Ej, to mówię, zabieraj jabłka. Dobra, makaron i jabłka, to powiem wam, na razie dobry start. Mam nadzieję, że nie będzie dużo, dużo gorzej. Kubuś, otwieraj makaron, dasz radę? O, dobra, potrzymam. Zębami. A słuchajcie, mam się pochwalę, w poniedziałek jadę razem z mężem na wyjazd wakacyjny. Biznesowy, wakacyjno-biznesowy. Ale jeszcze nic nie mów, nie mogę powiedzieć po co, ale jadę tylko z Piotrusiem. Już niedługo się dowiecie, co zamierzamy. Nie lisz go! Nie lisz go! Nie! Posłucham się jak ja. Kupciu, zostaw tego barana. Puściaj! I w tym czasie pokroję jabłka i włożę je na patelnię. Będzie makaron z jabłkami i cukrem. Nie, ja tylko nie, przypominam, nie. Że jeszcze 6 składników, więc niech się tak nie napala. Ej, oddaj moje jabłko! Kogoś nie można zjadać to od jabłka. Masz te. Ej, no ale przecież one są takie same. Dałaś mu najtańsze i myślisz, że o. Halo, on chce mieć gdzieś jabłka. Ja nie chcę nic mówić, ale póki mam doma, tu zajada sobie lizaka, tu sobie liźnie barana, a tu jeszcze jabłkiem zagryza. Nie mogę powiedzieć głośno, bo będzie rozwód, ale... Dobra, u nas Piotrek to wybredny, je tylko 3 produkty, a Kubuś wszystko. Co? Ej, bo chyba trochę przegięłam z makaronem. No to będzie dużo makaronu. Widziałeś ile makaronu? I co ty na to? Dobrze? Tak. Czy słabo? Pycha. To pycha. Pycha, mówił jabłko, pycha. Dajemy ci jeszcze 20 minut. Jeszcze... przeszkadza cię. Ej! Jak Spider-Man. Ej! Bujo! Bujo! Ej! Spadł. Nie zrzucamy, no, to ja lizaka zabieram. Szczerze mówiąc, jak dostałam jabłka i makaron i mogę używać przypraw, które mamy w domu, to wystarczy odrobina cukru, cynamon i możesz z tego wyjść naprawdę dobry obiad. Zapomniało o 6 składnikach jeszcze. A propos, czekamy, ponieważ już 17 minut, więc przynoszę kolejny składnik. Uwaga! Ciekawy jesteś, jaki to będzie składnik? Ej, bo chyba serio, że to był najlepszy ten na świecie. Patrzcie. Tak, Kubuś wybrał. Kubuś. Kubuś zaraz wyje maliny, ja czuję to. A czy mogłam poprosić kolejny składnik, kochani? Dajemy kolejny składnik. Tak. Biegnę. Banany. Kubuś wybierał swoje ulubione produkty. To też ty? No. Co to? Co to, Kubu? Teraz to wszystko, co pokroiłam, wrzucamy do naszego pięknego tego. Albo mam lepszy pomysł. A co jeżeli zrobić by do tego sos taki owocowy do klusków? Ale nie jest mrożony. Wyjesz wszystkie. Wrzuć do tego, wrzuć do miski lepiej. Nie, z buzi?
No nie z buzi. No. Wystarczy czy do... O! Chyba trochę za dużo. Dobrze jest? Tak. Co tu jeszcze mamy? Lody tam. Lody? Tak. Proszę bardzo. Poczekajmy. Czekajcie najpierw test. Możemy dodać łyżkę lodów, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak to będzie smakować. Pyszne! Chyba, żeby zrobić dwa oddzielne sosery, wtedy musiałabym wyjąć tego banana i zmiksować. Ona jest dziwna, nie jedliście nigdy lodów z owocami? I z kluskami. No z kluskami, okej, ale smakuje świetnie. Ej, to może być pyszne, tak ale nigdy nie jadłam tego w szejku. Dobra, to muszę przynieść jeszcze jeden składnik, którego tu brakuje. Kubuś, to jest genialne, jak ty to wymyśliłeś. Maliny! Powiem wam, że gotowanie z Kubusiem jest super. No dobra, wyjada wszystko, przyznaję. Ale wybrał masakrycznie fajne składniki na obiad, bo gdybym to gotowała ja, to zrazu była jakaś sałatka albo pulpety z warzywami. A tu słuchajcie, mamy same słodkości. A ty już zostaw te mrożone truskawki, mamo! Za chwilę będzie pyszne. Wkurzył się. Oddajmy. Dzieci trzeba słuchać, jeżeli czegoś chcą, to się im daje. Dzieci trzeba słuchać, jak płaczą, to wtedy robimy wszystko, co się tylko da, żeby przestał płakać. Żartuję, jesteśmy bardzo rozsądnymi, odpowiedzialnymi rodzicami, którzy nigdy w życiu nie daliby malin mrożonych dziecku. Prawda, Kubusiu? Tak. Tycha? Tak. Tata, jestem pipa. Tutaj próbuję to wszystko zmiksować, ale powiem wam, że ciężko idzie. Mam kolejny składnik, on może trochę rozmiękczyć. Ja tylko wspomnę, że Amelka zapomniała o makaronie. Właśnie widzę. Właśnie... Dobry? Smakuje makaronem. I mam pomysł, żeby to rozwonić, dam trochę soku z ananasa. Czyli czas na ostatni produkt. Kubuś wybrał majonez. Zapisy majonezu. Oj, Kuba. Kuba, już myślałam, że się kochamy. Kubuś, ty chcesz majonez? Mhm. Dużo? Tak, dużo. Chcesz do tego, żebym dodała majonez? Tak. I dżemik jeszcze. Dobra, mam pomysł. Możemy zrobić z tego sosem. Mus majonezowo-brzoskwiniowy. Może być dobre. Jedliście kiedyś? Amelka, już ci daje miseczkę. Prawie jak McDonald's, tylko inne. Kuba, co ty robisz? Kuba! Kubuś jeszcze miesza chyba. Proszę. Au. Kuba! Kuba, nie! Wielką mnie obrzydza, szczerze mówiąc, nienawidzę majonezu i mnie obrzydza nas. Może być tyle? Ej, może idealnie być. Wygląda, patrzcie. Nie, Amelka, musi być dużo, dużo. Co się kichrasz? Dużo, Kubuś? O nie. Z uśmiechem na ustach jesteś kucharzem, musisz lubić wszystko. Po prostu wyobraź sobie, że jesz jajka wielkanocne. Nie lubię jajek wielkanocnych. To ja pójdę po talerze. Chcesz spróbować? Pyszne się. Okropne, Kubuś. Nie, z tym majonezem to przegrałeś. Czy jednak chcesz majonez? Tak. Dobry kucharz zawsze musi wszystko wyprosić. A może ty, spróbuj pierwsza. Bądź dzielna, Am! Dasz radę! Ponoć wejk to 70% naszego smaku, więc mam nadzieję, że jak zatkam nos, nic nie będę czuła. Czekajcie, ja sprawdzę. Amelce chyba nie smakowało. No, nie z pierwszych lotów, ale dla fanów majonezu może być. Nienawidzę majonezu. Dzięki. Pycha. Tata? Tata nie. Dzięcio. Możemy spróbować to teraz przełożyć na talerzu. Ale czy jeżeli już tego spróbowaliśmy, kochani, to musimy naprawdę tutaj... No teraz zobaczymy, kto odpadnie przy obiedzie. Dokładnie, nakładaj. Ja! Ty odpadniesz? No przecież to twój obiad. Ale to wam powiem, że wyszło całkiem niezłe. Jak Kubuś się już najadł po drodze. Wszystkiego spróbował prawie. Też obiad? Aha. Ten owocowy, mega. Wow, pipa. Takie pycha? Tak. Jolej, Kubusia. Kubuś już... Gdzie? Gotowy już Kubuś będzie. O, tu w losie. Gdzie, mama? Pi. Chcesz piciu? Tak. Miam, Kubuś głodny, powiedz. Mam tutaj am.
proszę, Piotrek, dla ciebie, bo wiem, jak ci na początku zasmakowało. Ej, co to jest w ogóle obiad dla mrówek? Cóż. Dla odchudzających się osób, Piotrusiu. Ty się podobno odchudzasz? No co to jest? Błonią, widzisz to? Jak ci to będzie smakować? Do piwa. Ej, a może byś na widelec zaczekał? O, łyżeczka. No to Kubuś na pewno nie przegra tej konkurencji. Wiecie, ja tak z boczku sobie zjem, tak wiecie, sam makaron. Nie, musisz zjeść to. No spróbuj, spróbuj. Ale sobie nałożyłaś mało, bo kara będzie okropna. Bo wiecie, co jest karą? O, no przełknij, przełknij. Taki smak, bo... To jest taka normalnie wszystko dobre, ale to jest taka nukta, taka nie, przepraszam, ale nie lubię majonezu bardzo. Kubuś, jak smakowało? Pipa. Kochani, on jest w stanie zjeść pulpety z sosie pomidorowym, ale na przykład do tych pulpetów później dodać jabłko i to wszystko razem zjeść. Albo jeść paprykę, którą maczał wcześniej w herbacie. A tutaj zdarzyła się sytuacja, powiedz Aniu. Zdarzył się taki mały wypadek. Chwila nieuwagi i Kubuś został obcięty przez swojego 4-letniego kolegę. Stąd grzywka trochę nie taka jak od fryzjera. Kuba ma muleta po prostu. Ale to były takie nożyczki, którymi nie mogli sobie zrobić krzywdy. Ale włosy się udało ściąć. Pani zrobiła go na buskut. Nie jesteś na buskut? Nie jesteś? Wkurzył się. Wkurzył się. Szczerze mówiąc wam powiem, jak ten pierwszy taki wstręt, jak już zjadłam ten majonez, i już zjadłam go, wziąłam tak ten cały, to sam ten sos i w ogóle nawet dobry, nie jest najgorsze. Powiem wam, po prostu nie pasuje tu jeden składnik. Jaki? Jabłko. Dobra, teraz tylko czas na mnie. Ja zacznę od majonezu. Zawsze na samym końcu zostawiam sobie najlepsze. O bole, o bole. O jak niedobre, niedobre. Ale to będzie pewnie lepsze. Piotruś, w razie czego twoja porcja może iść tutaj. Ale Kubuś już całą opędzlował. No bo Kubuś to Kubuś, on je 3 razy więcej niż ja. Bierzemy taty? Nie! Proszę! Nie to! Kubuś! Zjesz mi moje? Tak? I widzicie, wybrał składniki, ugotował. Siostra mu troszkę pomogła. Jeszcze zachwycony. I zachwycony. Jak ci smakuje, Kubusiu? Czyli dziś bez kary, wszyscy się objedli, wszyscy są zadowoleni. Na dziś to już wszystko, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subka i widzimy się za tydzień.